Moja przygoda z badaniami polarnymi rozpoczęła się na rok wcześniej, przed rozpoczęciem studiów doktoranckich. A zaczęła się od tego, że dostałem propozycję udziału w ekspedycji paleomagnetycznej na zachodniej Spitsbergen na obszar ziemi Oskara II. Oczywiście nie zastanawiałem się długo nad udziałem w tej ekspedycji. Praktycznie propozycję przyjąłem od razu. No i wyprawa trwała miesiąc czasu. Odbywała się w oparciu o noclegi pod namiotem, więc nam ostro w kość. Niemniej nie zniechęciło mnie to w ogóle, a wręcz przeciwnie, zawsze doza przygody w takich ekspedycjach jest mile widziana w moim przypadku. Po powrocie byłem zachwycony Spitsbergenem, zarówno przyrodą, jak i ludźmi, których tam poznałem. Rok później dostałem propozycję wystartowania w konkursie o studia doktoranckie. Również zdecydowałem się wykorzystać tę szansę i udało mi się dostać na te studia. Po 4 latach nie żałuję swojej decyzji. Studia dały mi dużą szansę rozwoju, rozwinęły moją karierę naukową i dają perspektywy na dalszą pracę w nauce. Spitsbergen okazał się świetnym miejscem, zwłaszcza dla geologów. Są tam doskonałe odsłonięcia skał, zwłaszcza w sezonie letnim, gdzie możemy niemalże gołym okiem obserwować świetne formacje skalne, różne przykłady struktur tektonicznych, co dla młodego geologa jest świetnym polem do poznawania i rozbudowywania swojej wiedzy na ten temat.